1 czerwca tutaj na Kietrzańskim Rynku o godzinie 11 odbędzie się, będziemy obchodzić uroczyście Dzień Dziecka, ale chcielibyśmy, by był to wyjątkowy Dzień Dziecka dla wyjątkowego dziecka, dla Zosi Ostrowskiej. Dzieci ze zespołu szkół podstawowych oraz ze szkoły przy ulicy Kościuszki wspólnie wykonają wyzwanie, jakim jest zatańczenie Jeruzalemy. Lokalny sponsor zadeklarował, że od każdego uczestnika wpłaci kwotę na konto Zosi Ostrowskiej, która jest 10-miesięczną dziewczynką, u której wykryto chorobę nowotworową. Zosia w tej chwili jest już po 5 cyklach chemioterapii i to leczenie potrwa co najmniej do końca tego roku, a przez kolejne 5 lat będzie jeszcze przechodziła różnego rodzaju badania. Dlatego zachęcam Państwa do udziału w tym wyjątkowym Dniu Dziecka i przypominam, 1 czerwca o godzinie 11 spotkajmy się tutaj na Kietrzańskim Rynku, zatańczmy wspólnie Jeruzalemę, mamy dla Państwa lody gałkowe, będą animacje dla dzieci, więc wszystkich, nie tylko dzieci, ale również dorosłych i seniorów zapraszam do wspólnego udziału. Niech będzie to wyjątkowy Dzień Dziecka dla wyjątkowej Zosi. W czwartek 3 czerwca w Boże Ciało bardzo serdecznie zapraszamy do parafii świętego Tomasza Apostoła w Kietrzu. Po mszy wieczornej o godzinie 18 odbędzie się uwielbienie w formie muzycznej. Wystąpią między innymi Bartek Jaskot i Witek Góral, Monika Fita, Jakub Michalak, Grzegorz Procajło. Będę również osobiście miał sposobność wystąpić, też zagrać wspólnie to uwielbienie. Wstęp jest wolny, więc zapraszamy serdecznie. W zależności od pogody, jeżeli pogoda nie pozwoli na wykonanie plenerowe, będziemy uwielbiali wewnątrz kościoła. Serdecznie zapraszam, przypominam, 3 czerwca po mszy o godzinie 18 w parafii świętego Tomasza Apostoła w Kietrzu.